To ludzie po przejściach. Ludzie, którzy przeżyli szmat czasu i jeszcze im się chce śpiewać, czyli nie jest tak źle. Mają jeszcze energię, mają marzenia. Nie zrezygnowali, nie dali się usunąć w ciemny kąt, jak niektórzy. Nie siedzą przed telewizorami z puszką piwa i z laseczką na spacerek, tylko chcą jeszcze coś zrobić. Śpiewają, bo to jest ich marzenie. To jest ich jakby takie powołanie nawet niektórych, bo niektórzy śpiewali w różnych konfiguracjach, wcześniej próbowali różnych rzeczy na estradzie, ale z różnym skutkiem. Teraz są gwiazdami. The Voice Senior. I naprawdę mają coś do powiedzenia. Te piosenki są tak różne jak ci ludzie. Jedni lubią operę, inni lubią takie ckliwe piosenki, starożytne, w takim stylu przedwojennym. Inni znowuż lubią właśnie mocne rock'n'rollowe, jedni polskie, drudzy anglosaskie. No niestety, no z bólem serca muszę stwierdzić, ale świetnie to wykonują. Więc okej, okay. Jakoś to przebolałem, nie wtrącałem im się. Aha, jest tu jeszcze jedna dziwna rzecz, że The Voice Senior nie narzuca się niczego. Nic im się nie narzuca, nie tresuje się ich. Nie ma takiego czegoś, że muszą zaśpiewać jakąś tam piosenkę. Nie, oni wybierają sami te piosenki.